Pamiętam, że byłam wtedy tak bardzo hejtowana. Co tam było z chłopcami? I to jest key, dlaczego ja w ogóle płaczę tutaj. I że ja wiem już coś, czego jeszcze wtedy nie wiedziałam. Hejka, witam was w nowym filmie. Dzisiaj będę oglądać moje stare filmy i nie ukrywam, że jestem po pierwsze podekscytowana, po drugie zestresowana, bo kompletnie nie mam pojęcia, jakie filmy będę oglądać. Nie wiem, czego mam się spodziewać, bo nie widziałam tych filmów prawdopodobnie od momentu, kiedy je opublikowałam. Mam nadzieję, że jakoś przez to przebrniemy. A i zachęcam do wzięcia ze mnie przykładu, zrobienia sobie jakiejś dobrej kawy, herbaty. W sumie na ten seans to nawet może czegoś mocniejszego. Kurde, boję się. Dobra. Nie, ja muszę wziąć chusteczki, bo już mi się chce płakać. Hej wszystkim, dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, w którym mam zamiar odpowiedzieć na wasze pytania. Dzisiaj rano poprosiłam was na moim fanpage'u o to, żebyście zadawali mi jakieś ciekawe pytania. Jeszcze jej nie przeglądałam i... Ciekawe jest to, jak bardzo mi się zmienił głos. I... No, ciekawe. Więc będzie to dla mnie niespodzianka poniekąd. Chciałabym, żeby to był taki przyjemny filmik, w którym będę sobie siedziała i po prostu... odpowiadała. Mam nadzieję, że każdy wyniesie coś dla siebie z tego filmiku. Ale tego jestem ciekawa. Łącznie ze mną. Więc... zobaczmy. Okej. Czy jest jakiś kraj, w którym chciałabyś zamieszkać oprócz Norwegii? Tak, chciałabym zamieszkać... Jest kilka krajów, w których mogłabym zamieszkać. Między innymi jest to... Australia... Nie. Anglia. W ogóle myślałam nie. O mieszkaniu w Londynie. W ogóle teraz nie. Stany Zjednoczone. W ogóle nie, też Puerto Rico. Też bardzo, bardzo mi się podobało. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to nagrywałam vlogi z tego miejsca. A... Girl, zostajesz w Warszawie. I tak. Czy coś jeszcze? Chyba to i... To chyba wszystko. Jesteś osobą wierzącą. Jaki masz stosunek do wiary życia duchowego? A więc moje podejście jest takie, że wszystko jest w porządku, dopóki wiecie, jakieś osoby wierzące, nie będę tutaj mówiła jakiejś konkretnej religii, nie wyrządzają nikomu krzywdy. I czy jestem osobą wierzącą? Nie jestem osobą wierzącą. Nothing changed. I uważam, że właśnie wszyscy... Dlaczego ja mówię po angielsku? Ja już to jest ostatnie... Ja nie wiem, o co mi chodzi, ja tak nie robię zwykle. Ja muszę teraz... Aha, bo to są takie, wiecie, łatwo jest skomentować takimi krótkimi angielskimi stawkami. Od teraz mam banę na angielski. Jest to w porządku, dopóki ta osoba czuje się szczęśliwa i zgodna z tą religią i jak czuje się z niej dobrze, to po prostu jest to dla mnie okej i nic do tego. Jeśli nie robi się nikomu naokoło krzywdy, to super. Pamiętam, że było mi wtedy przykro, bo dostałam komentarze o tym, że dlaczego stoi tam ta doniczka, dlaczego ja trzymam doniczkę na kanapie. Tak mi pasowało w kadrze, więc ją tam postawiłam i jakby... To wszystko. Czy nie uważasz, że na polskim YouTubie zrobiło się za dużo młodych vlogerek, które się niczym nie wyróżniają? Wszystkie robią dokładnie te same filmiki na przykład. A to są w ogóle chyba pytania z Aska. I tak. Szczerze? Tak. Tak myślę. Jest bardzo dużo osób, które nagrywa właśnie te same schematy. Już myśląc o nawet Q&A, tak zastanawiałam się, czy ja chcę to robić, czy to nie jest, wiecie, takie podążanie schematami, którego ja nie chcę robić i... No ale jednak Q&A to jest chyba coś takiego, co powinno się znaleźć na większości kanałów. Bo tak jakby możecie mnie lepiej poznać. Ej, szczerze, uważam, że ja byłam mega słodka i znowu płaczę. Jakie jest twoje ulubione uczucie? Oh, moje ulubione uczucie to jest szczęście i chyba miłość. Oh. Nie wiem, takie... Nie wiem, czy to nie jest za bardzo takie... mocne i prywatne na YouTube'a. Co? W każdym razie miłość. Pamiętam, że takie... No, wszystkie te początkowe stadia miłości i zakochania to jest coś takiego pięknego i chciałabym, żeby moja kolejna miłość była po prostu... Co to była moja... okej. Okay. Ciągłym takim stadiem, nie wiem, może to mogę nazwać stadiem zakochania.
i żeby ciągle było po prostu takie super. No, ale szczęście... To nie ma takich rzeczy, ale cały czas chciałabym, żeby moja następna miłość taka była. I miłość to jest chyba... No, na pewno to jest moje ulubione uczucie. Next. Pamiętam, że miałam wtedy taką serię jak Life Update i kręciłam, nie pamiętam ile ta seria wytrwała, ale kręciłam coś takiego, więc to. Hej wszystkim, witam was w nowej serii. I nazwę to coś w stylu a la Update, bo będę tutaj mówiła Okej, tutaj miałam już chyba doczepiane rzęsy, ale takie... O piosenkach, filmach, serialach, chwilę po uzupełnianiu. No, dowiecie się w każdym razie o wszystkim w dalszej części filmu. Jako, że część z was lubi krótkie filmy, a część długie, to postaram się, żeby ten miał trochę więcej niż 3 minuty. 8-12. Będę się składał z kilku części, na co muszę poświęcić trochę więcej czasu. A jednak chciałabym też zadowolić tą drugą część, która... narzeka na moje krótkie filmy. A więc bez zbędnego gadania przejdźmy do filmu. Okej, a więc nie oszukujmy się, ale zdecydowanie serialem numer jeden ostatniego miesiąca był Scam. Tak. Ja chyba się tam w ogóle najwięcej, jak mieszkałam w Norwegii i oglądałam Scam, to był... ja się tam najwięcej norweskiego nauczyłam oglądając ten serial. Więcej niż w szkole. Jest bardzo, bardzo podobnie, tyle że nie spotkałam się jeszcze z taką ilością imprez, ale może jeszcze wszystko przede mną. W każdym razie, jeśli chodzi o chłopców, to jest identycznie i... Co tam było z chłopcami? Jednak dla części moich widzów, którzy jeszcze nie oglądali Scamu, to bardzo wam go polecam. Jest to lżejsza wersja Skins. Szkoda, że nie zrobili tam, nie pamiętam, ale że nie kontynuowali po prostu tego serialu, szkoda. Bo to było naprawdę spoko, serio. Na Instagramie. Także bardzo fajna seria. I czekam na kolejny sezon maksymalnie. I piszcie mi, jak myślicie, o kim będzie czwarty sezon. A jeśli chodzi o film, to jest to zdecydowanie film Hush. Opowiada on o niesłyszącej pisarce. To był dobry film. To był bardzo dobry film. W głębi lasu. I walczy z jakimś... To był super film. Faktycznie. Mordercą i akcja jest naprawdę... Okej, przewinijmy to może. Nadszedł czas na jedzenie i zdecydowanie moim odkryciem jest mleczko kokosowe. Naprawdę miałam taką fazę, że dodawałam je... Kocham! Do tej pory na prawie każdych zakupach kupuję mleczko kokosowe. Kocham mleczko kokosowe. Nadal dodaję to do jedzenia. Jest to mega zdrowa rzecz. Oczywiście, jeśli nie jest z cukrem. Jak robiłam sobie z tym tosty, to smakowało to nawet jak jakiś majonez. W każdym razie bardzo zdrowe źródło tłuszczu i przy tym pyszne. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się... To? Picie miesiąca... Kawa. To był moment, kiedy odstawiłam totalnie kawę. Po prostu mój żołądek nie był w stanie tego znieść. Też tak do tej pory mam, że czasem przedawkuję i tak się źle czuję i muszę na chwilę odstawić. Ale później wraca wszystko do normy. Przy tej pogodzie, która aktualnie panuje w Norwegii. Zero słońca. Budzę się czasem bardziej zmęczona niż kładę się spać, więc... Biedna. Nie piszcie mi, żebym zmieniła teraz, bo jest naprawdę bardzo zgodne. A więc pierwsza rzecz to to, żeby na pewno nie robić czegoś na siłę. I nawet jak wam coś nie idzie i... nie wiem... nie macie siły albo ochoty, to lepiej po prostu... zatrzymać się na chwilę i odpocząć i ruszyć w tym... Kocham! Dokładnie tak, zgadzam się z tym i wiem, że zawsze, kiedy jestem zmęczona i robię coś, w ogóle ja mam wrażenie, że ja krzyczę przez ten film, bo ja nie mogę się skupić słysząc na słuchawkach to, co mówię i mówiąc jednocześnie, nie mam teraz, nie mam dzisiaj podzielności uwagi kompletnie, więc po prostu chwila tutaj. O, widzicie, już zgubiłam point. Do tej pory tego doświadczam, czasami o tym zapominam i się przekonuję, że mogłam po prostu wyluzować, odpocząć i zrobić to wtedy, kiedy będę miała więcej siły i ochoty, bo pomimo tego, że się przemęczę, wykonam działanie, to najprawdopodobniej nic z tego nie będzie i będę to musiała powtórzyć, więc po prostu lepiej wychillować i zostawić to na moment, kiedy będę czuła się lepiej. Zmotywować się do zrobienia czegoś i robicie to na siłę, to nic z tego nie wyjdzie.
i dobrze się o tym przekonałam. Po prostu lepiej chwilę poczekać i wrócić z nową energią, chęciami. Nic nie dzieje się bez powodu i czasem naprawdę nie da się oszukać nikogo ani siebie. Poczekajmy i zróbmy to w odpowiednim momencie. Mam nadzieję, że widzicie w tym jakiś sens, ale chcę wam naprawdę... No i widzimy. Istotną sprawą. I pewnie niektórzy z was zdążyli się zorientować, że chodzi to właśnie o moją sytuację. Nie wydawałam jakiś czas filmów na YouTubie i później się spięłam, bo zżerały mnie wyrzuty sumienia, że nic nie robię, niczego. I wtedy właśnie spięłam się i nagrałam coś. Z czego nie byłam tak naprawdę dumna, ale dodałam to tak, żeby to dodać i żeby mieć jakąś ulgę, że to zrobiłam wreszcie, pomimo tego, że było to trochę wbrew mi. Jednak właśnie stąd płynie to, co mam nadzieję, że przekazałam wam, że naprawdę jeśli nie czujecie tego, to lepiej odczekać i nie robić czegoś wbrew sobie. Jednak wracam do was, mam nadzieję, z nową, dobrą energią i problem jest w tym, że jestem tym typem osoby, która nie potrafi udawać czegoś przed kamerą i tego, że jest szczęśliwa. Jednak pomimo tego, że mogłoby wam się wydawać, że mam cudowne życie, mieszkam w Norwegii, mam super chłopaka, znajomych i wszystko inne, to nie wygląda tak kolorowo i ja też mam czasem gorsze dni jak każdy i właśnie taki miałam ostatni okres. Jednak myślę, że czas przerwać tą ciszę i po prostu powiedzieć, co tak naprawdę się ze mną dzieje i co tak naprawdę się ze mną działo. Jest już naprawdę dużo lepiej i czuję się, myślę, lepiej. Okej, szczerze, to super, że ja nagrywałam takie filmy i że jestem taka wdzięczna i ja dlatego płaczę i jestem taka emocjonalna. Jeszcze do tego wszystkiego mam okres, więc może dlatego płaczę. Fajnie jest oglądać siebie sprzed 4 lat i widzieć, jak się zachowuję, jak wyglądam, co mówię, jakie mam spojrzenie na świat i ja jeszcze bardzo się dzieliłam tymi swoimi poglądami w internecie i mam tak strasznie dużo miłości dla siebie z tamtego czasu i ogólnie no... że będzie dobrze. 15 przyjeżdżam do Polski, na całą mocno czekam i wyczekuję, będzie się dużo działo, mam nadzieję, że będą fajne filmy z tych dni. Szykuje się Patryka studniówka, robię nowe paznokcie, rzęsy, włosy, wszystko. Także fajnie. I ostatnia rzecz jest to Instagram. I... Okej, dajmy sobie tutaj już spokój, ale jestem mega wzruszona i to było fajne. Dajcie znać, czy chcecie więcej, czy mam nagrać jakiś kolejny film z oglądania moich starych filmów, bo trochę jeszcze tego zostało. Jestem, jak widzicie, wzruszona i było to fajne i właśnie cieszę się, że mam taki pamiętnik i że oglądam to kilka lat później i wtedy nie miałam pojęcia, jak potoczy się moje życie. I to jest takie chyba najbardziej magiczne w tym wszystkim i że jestem już kilka lat później. Cały czas tworzę w internecie i że ja wiem już coś, czego jeszcze wtedy nie wiedziałam, więc fajne, mega fajne. Mam nadzieję, że za parę lat też będę siedzieć, oglądać moje teraźniejsze filmy i płakać ze wzruszenia, że okej, udało się. Trzymajcie się fajnie, że przetrwaliście razem ze mną seans i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Na dzisiaj już na pewno mi wystarczy.